Z tego, co mam informację, załogi już powoli do nas zmierzają, także proszę ich wypatrywać i niedługo zaczniemy oficjalną część konkursu elegancji, kiedy tylko wszystkie auta pojawią się tutaj u nas na warstwie długoterowym. Warszawa Garbus. M20. Rozdzielamy jajeczko, żółtko, białko, miseczki. I ty tam. Odwrotnie, odwrotnie. Dobra, niech pan leży na teraz. Pierwsza załoga pije pianę. Zmierzam już do załogi Garbusa. Który rocznik? Jakieś charakterystyczne? Bardzo nam miło tutaj zbliżyć rejsy naszym samochodem, naszą polską ukochaną Warszawą M20. Jest to Warszawa Garbata. Rocznik 50. I wzdłuż do ogórka. Od razu z góry chciałem przeprosić za moje ewentualnie pomyłki w opisie aut, bo specjalnie... Słuchajcie, piękny Mercedes, 16 800 km w oryginale. Jak usłyszałem tutaj od właściciela wcześniej, nawet opony są z lat produkcji, kiedy auto wchodziło z fabryki. Także stan naprawdę kolekcjonerski. Kolejny piękny szaro-czarny ogórek modelu nie pokuszy się. O, ale Mercedesie, chciała mi. Widzisz, to jest auto dla ciebie, zobacz, dla takiego prezesa jak ty. Nie, tak, w Mercedesie. Chodź, 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 ch
Przepraszam? Łap się tatu, nie bój się. Co? O, nie, 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 prezentacji samochodu i w miarę możliwości, żeby załoga była ubrana w strój odpowiadający epoce. Także widzę, że już jury powoli zajmuje miejsce. Za chwilę poprosimy samochód z numerem 3. MG. Z tego, co pamiętam, dobrze 57 rok, tak? Może parę słów, Andrzeju, o samochodzie. No niestety nie należy do ekonomicznych. Spalanie w granicach 25-30 litrów. Jazda bardzo przyjemna, dopóki nie trzeba jeździć nim po bułki do sklepu. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz oczekujemy na jury. Dziękujemy za punktację. Dziękujemy i proszę o oklaski. Teraz króciutka przerwa muzyczna przed następnymi samochodami. 600, pierwsza seria. Proszę zobaczyć na jego majestatyczne duże kształty. Poprosimy. Dzień dobry, witam Państwa. Mercedesik 67 roku. Co mogę jeszcze powiedzieć? Zawieszenie pneumatyczno-hydrauliczne. Takimi autami jeździł Al Capone. A stan to już Państwo mogą sobie ocenić jak nic. Dziękujemy i chciałbym powiedzieć, że to jest nie wiem czy nie jedyny, albo przynajmniej jeden z nielicznych tych samochodów tej klasy obecnie w Polsce. Prosimy o punktację jury. Również wysoko.